Moje serduszko, pozdrawiam wasze serduszka i witam wszystkich tych, którzy chcą oglądać ten film. Ten film będzie mówił o sposobie na rozświetlenie dnia, na uwolnienie go ze wszystkich negatywnych energii, zwłaszcza nauk, w których nie musimy być, albo wydarzeń, w których nie musimy uczestniczyć. Po to wszystko, aby właśnie odsunąć od nas negatywne wydarzenia, jakieś niepotrzebne wręcz nauki, które po prostu nas nie rozświetlają, tylko zajmują naszą energię. Po to właśnie, aby ktoś, kto odciął na przykład swoją duszę poprzez używkę czy poprzez swój upór, nie był w naszej przestrzeni, nie wjechał na przykład po jakichś używkach samochodem w naszą przestrzeń. To po prostu chroni nas od takich wydarzeń. Te słowa, które za chwilę powiem, po prostu powodują, że nasi opiekunowie, nasz anioł stróż, widząc, że prosimy, że jesteśmy świadomi świata duchowego, jesteśmy świadomi, że nasze słowa i nasza wiara, nasze światło ma olbrzymią moc, wtedy zatrudniamy ich po to, aby oni odsunęli wszystkie negatywne rzeczy, które miałyby się wydarzyć w tym dniu, a które są kompletnie niepotrzebne do naszego rozwoju. Więc tak to mniej więcej wygląda. Przyspieszamy sobie swoją drogę rozwoju duchowego. Zostało mi to podane tydzień temu i mówiłem o tym na warsztatach i teraz podzielę się ze wszystkimi ludźmi, którzy oglądają ten kanał. Więc to po wstaniu rano, kiedy stajecie rano, na przykład zamykacie sobie oczka, widzicie dużą tarczę zegara, na której stoicie i w środku tej tarczy jest data. Wy jesteście na środku tej daty, na tym zegarze po prostu i mówicie: proszę o boskie światło, aby rozświetliło ten dzień i niech odsunie wszystko to, w czym nie muszę uczestniczyć, wszystkie nauki, które są mi zbędne, niech moja przestrzeń i ten dzień będzie pełen światła, rozwoju, miłości, obfitości, szczęścia, radości. Nie wszystko to, co mi nie służy, zostanie odsunięte ode mnie w tym dniu. I to wystarczy. Każdy z was może to oczywiście zmienić sobie słowa adekwatnie do siebie, może to wyrazić o wiele prościej. Po prostu napełniacie dzień światłem i wasi opiekunowie, wasze istoty, które się za wami opiekują, aniołowie, odsuwają te wydarzenia, chronią was, bo widzą, że jesteście świadomi i poprosiliście o to. I to jest bardzo, bardzo piękne. I jak powiedziałem, wasze myśli, słowa, uczynki mają olbrzymią moc. Myślami, słowem można zmienić wszystko w przestrzeni, wszystko ma swoje konsekwencje, więc prośba o rozświetlenie dnia boskim białym światłem jest normą i rozświetla po prostu ten dzień. Wtedy wasza droga rozwoju duchowego idzie o wiele szybciej, bo nie marnujecie energii na jakieś zbędne rzeczy. Wiadomo, że poruszamy się w dużych skupiskach ludzi, gdzie jest dużo, zwłaszcza ludzi, którzy mieszkają w miastach. Tam osób, które odcinają po prostu siebie, swoje jestestwo duchowe poprzez używki jest bardzo dużo. No i nie musimy uczestniczyć w wydarzeniach, w których oni po prostu są. Opiekunowie wtedy na pewno zapanują nad tym, abyśmy nie byli tam, gdzie nie musimy być. I to jest bardzo, bardzo piękne. To jest kolejna droga rozwoju naszej cywilizacji, naszej Ziemi, abyście byli świadomi swego jestestwa, świadomi na co macie wpływ i świadomi poruszania się po materii i świecie duchowym. Dziękuję za ten film.